Józef Asenmacher przed chwilą dał znak na rozpoczęcie gry i oto składy, w jakich występują oba zespoły. Rozpoczynamy od gospodarzy drużyny Lecha Poznań z jedynką Jarosław Bako. Z dwójką Marek Rzepka, z trójką Jacek Bąk, z czwórką Waldemar Kryger, z piątką Damian Łukasik, z szóstką Ryszard Tremień, z siódemką Kazimierz Moskal, z ósemką Dariusz Skrzypczak, z dziewiątką Jerzy Podbrożny, z dziesiątką Jarosław Araszkiewicz i z jedenastką Paweł Wojtala. Trenerem poznańskiego Lecha jest pan Roman Jakubczak. I oto rezerwowi piłkarze Lecha w dzisiejszym spotkaniu. A teraz skład gości. W bramce Spartaka Aleksander Pomazun, z dwójką Dmitrij Chlestow, z trójką Rachis Mamiedow, z czwórką Ilia Cymbalar, z piątką Nikołaj Pisariew, z szóstką Jurij Nikiforow, z siódemką kapitan drużyny Wiktor Onopko, z ósemką Walerii Karpin, z dziewiątką Dmitrij Ananko, z dziesiątką Fiodor Czerenkow i z jedenastką Władimir Biesiasnych. Zwraca uwagę brak w składzie trzech podstawowych graczy Spartaka, Siergieja Rodionowa i Andrzeja Piatnickiego. Są kontuzjowani i Iwanowa, który cierpi jeszcze za czerwoną kartkę, jaką zobaczył w poprzednich rozgrywkach pucharowych w półfinałowym meczu Pucharu Zdobywców Pucharu z belgijskim klubem Royal Antwerp. Trudno powiedzieć, czy jest to ułatwienie dla Lecha. Spartak dysponuje 20 piłkarzami o równej klasie, ci, którzy zastępują interwencję naszego bramkarza. Bako na pewno będzie chciał się zrehabilitować przed własną, przed poznańską publicznością za ten mecz sprzed tygodnia, za mecz Polska-Norwegia, który nie wyszedł mu, podobnie zresztą jak całej drużynie. Onopko na polu karnym, bardzo groźny strzał. Ponownie interweniował Jarosław Bako i rzut rożny dla gości. Wiktor Onopko z siódemką. Najlepszy piłkarz Rosji ubiegłego roku. To wartościowy tytuł, zwłaszcza w ręce Spartak Karpin. Karpin i bramka. Nieoczekiwany kontratak piłkarzy Spartaka i Nikołaj Pisariew zdobywa bramkę dla gości. Błyskawiczna akcja, Karpin sam po prawej stronie nie zdążył, Ryszard Remień nie przeszkodził rosyjskiemu zawodnikowi przy tej akcji i na polu karnym znalazł się Pisariew w szóstej minucie. Ósma minuta meczu i Spartak prowadzi z Lechem Poznań 2-0. Fatalny początek. Znów nieupilnowany po prawej stronie boiska Walerii Karpin, 24-letni piłkarz Spartaka. I Spartak udziela mistrzom Polski lekcji współczesnej. 2-0 odniósł zwycięzcy i Czerenko. Nic z tego nie wyszło. Nowko, świetne podanie do Pisariewa. Pisariew próbował ten z kolei przelobować Jarosława Bakę. Na szczęście dla poznańskiego zespołu nieskuteczny. 1-2 szybkie podanie. I od razu jest niebezpiecznie pod bramką Lecha. Przed chwilą na Państwa. Nie zdołał dojść do piłki. Jeszcze Waldemar Kryger zablokowany przez Chlestowa. Kolego Onopko i 3-0. Dwudziesta dziewiąta minuta meczu w Poznaniu. Lech Poznań przegrywa ze Spartakiem 0-3. Już cieszył się Onopką przed wbiciem piłki do bramki, bo wiedział, że nikt mu w tym nie przeszkodzi. Wiktor Onopko, reprezentant Rosji na ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy. Kapitan zespołu Spartaka. Przypomnijmy,
Pisarzew, Karpin i teraz w 29 minucie Onopko. 3-0 dla Spartaka. Może tu być bardzo źle. Zataka Raszkiewicz do Podrożnego. Podrożny sam na sam z Pomazunem. I nie ma. Wreszcie ta akcja. Pressing na połowie rywala, odebranie piłki, szybkie podanie. No przecież można sobie wymarzyć lepszą sytuację, jaką miał Podrożny. Wpadł na pole karne i tak za wolno, bo już doganiał go obrońca. Ale w tej sytuacji powinien strzelić bramkę, a tak nadal 0-3. Środka defensywnej. Zauważył po praniu. Dobre zagranie do Marka Rzepki. Marek Rzepka na polu karnym i rzut karny. Rozpoczęło się wszystko od podania Dariusza Skrzypczaka, który zauważył tam wybiegającego szybko po prawej stronie boiska Marka Rzepkę. Ten wpadł na pole karne i został faulowany przez Nikiforowa. Poddenerwowany Olek Romancew, może nie tyle tym, że Lechici mogą strzelić bramkę, co grą swoich piłkarzy w ostatnich kilkunastu minutach. Jerzy Podbrożny. 44 minuta meczu i 1-3. Wreszcie radość na trybunach, aczkolwiek radość ze strzelenia bramki, bo z wyników, które widzimy na tablicy, trudno być zadowolony. I pan Karl Józef Asenmacher, niemiecki sędzia, kończy pierwszą połowę meczu drugiej rundy Pucharu Mistrzów. Lech Poznań przegrywa ze Spartakiem Moskwa 1-3. Po bramkach w szóstej minucie Mikołaja Pisarzewa, w ósmej Waleriego Karpina, w 29 Wiktora Onopki i bramce, jedynej bramce dla Lecha, którą strzelił Jerzy Podbrożny w 44 minucie z rzutu karnego. To tyle po pierwszej połowie. Po przerwie zapraszam na drugą część gry. Ponownie za chwilę początek drugiej połowy meczu, drugiej rundy Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. Lech Poznań, Spartak Moskwa. Trudno, żebyśmy po pierwszej części gry byli zadowoleni. Lech przegrywa ze Spartakiem 1-3. I pod każdym względem ustępuje rywalom. Gdyby piłkarze Spartaka przez całą pierwszą połowę grali tak jak przez jej pierwsze, to Sław Bako z powodu kontuzji. I właśnie Lediachow będzie egzekwować rzut rożny po prawej stronie bramki Lecha. Na polu karnym Bieszczasnych, Onopko, Cymbalar i Pisarzew. Onopko i 4-1. Zrobili trochę zamieszania Rosjanie na polu karnym Lecha. Pogubili się nasi obrońcy. Praktycznie bez problemu Wiktor Onopko umieszcza piłkę w siatce i w siódmej minucie drugiej części gry Spartak prowadzi 4-1. Chyba jeszcze gorszy występ mistrzów Polski niż przed rokiem, niż w dwóch meczu z IFK Göteborg. Lediachow. Znalazł się między obrońcami i Pisarzew strzela piątą bramkę dla Spartaka. 15 minuta drugiej części gry. 5-1 prowadzą goście. Wykorzystując już teraz bezlitośnie każdy błąd obrony Lecha. Jak nie ze skrzydła, to środki.
Jacka Przybylskiego. Teraz faulowa. Ten do Nikiforowa. Świetne teraz zagranie do Karpina na spalonym Pisarie, a byłoby już 6-1, gdyby. Gdyby nie za późno podawał się w tej sytuacji Bieszczady. Podbroży. Walczy w środku boiska, teraz Kryger. Ta Symbalar uda mu się dośrodkować. Onopko. Lidiachow po prawej stronie zauważył Mamiedowa. Mamiedow do Pisariewa. Ten trochę zaskoczony tym podaniem. Trochę zaskoczony również tym, że nie był na pozycji spalonej. Strzelił słabo i tylko dlatego nie ma szóstej bramki dla gości. Od czołówki europejskiego futbolu dzieli nas coraz większy dystans. Drużyna Spartaka Moskwa udzieliła tu srogiej lekcji na stadionie poznańskiego Lecha. Udzieliła lekcji gospodarzom pod tytułem futbol. Futbol najprostszy, ale przynoszący efekty. 5-1 po dwóch bramkach Pisariewa.